Hej, siemano, cześć, cześć, z tej strony Rashibo i kontynuujemy naszą przygodę w grze Max Payne. Jak ostatnio widzieliście, udało nam się ogarnąć trochę tutaj sprawek. Kilka rzeczy takich jak... O! Kilka rzeczy takich jak, już tutaj wam mówię, jak właśnie, między innymi... Tak. Kilka takich rzeczy jak, między innymi, właśnie... Sorry, zgubiłem wątek. Jak cleanersi. I to, że Władimir Lem tutaj robi za główny, jakby powiedzieć, punkt. O. Musimy się dostać ewidentnie na wyższe piętro. Stąd tu nie zrobimy nic, czyli na pewno musimy wejść wyżej. No, gro. A, tu właśnie. No. Dobra. Teo. Co to jest? A, ten szpun. Ten gość tutaj bardzo... Dobra. O! Oh. I niestety... No, come on! O! Oh. Bardzo ładnie. O, w sumie, gdyby nie ten mały tutaj... bonus, to najprawdopodobniej bylibyśmy martwi. Okej, dobra, tędy się nie da wyjść. O, drugi painkiller. Dobra, zobaczmy tędy. O, niestety. Tak, jak za starych lat. Dostaliście chłopaki po łbie. Jak widzicie, teraz nawalam się nie tylko ze sprzątaczami, ale też bezpośrednio właśnie z jakimiś tutaj mińskimi już gangami. No i zaczyna to wszystko przybierać trochę na sile. Dobra, tu mamy jednego. Okej. Poszedł. Dobra, zapiszemy. O. Nie najlepiej to wygląda. Bardzo nawet, nie najlepiej. I spadliśmy, tylko nie wiem w którym miejscu. Aha, dobra, tutaj tylko. A tak więc dużo nie musieliśmy nadganiać. O, dobra. I zapiszmy sobie w tym miejscu też. I teraz pytanie do sobą, gdzie to było... Gdzie to trzeba było iść dalej, po tych... Dół na dół raczej nie. Do góry? Przez te drzwi? Tak. Tutaj mam balkonik. O, tu już lepiej jakiś... Ups. Tam był już jakiś jeden lepiej przezbrojony. No i widzieliście, czym to się skończyło dla nas. No dobra, a tu były te drzwi. Tak. O, i w pierwszym momencie widzimy tyle, nie? Trzeba tej... Dobra. Dwa takie w miarę czyste strzały. Nie! Kurde. Czemu się ześlizgnąłeś, Max? Ty nie powinieneś się tam ześlizgiwać jak jakaś, nie wiem, dziunia. Rzekłbym, puściłeś się na dół. Dobra. Teraz zapiszmy tutaj. No! Ej, no bez jaj, on się ewidentnie... Nieważne. Max nam się tu ewidentnie ześlizguje. Ga, nie lubię takich momentów. Okej, okay, dobra, jesteśmy już kawałek dalej. Tutaj... Tutaj są te dwa ciała. Czy jesteśmy już na kondygnacji budynku? Hey, o! Where the hell have you been? What took you so long? Where's the rest of you? You're the reinforcements Vinny promised us, right? Who else? Only it's just me. The cleaners got the rest. God damn it, they're killing us like flies! I guess one extra gun's better than nothing.
okay? Let's go. No. Pain jego gangsta. All right, we'll head to the lot. Dobra. We need to keep those Russians away from the boss. Yeah, keep them away from the captain. I'm sorry, I know it's nothing to laugh about. Deadly serious. The adventures of Captain Bighead Gognitty. Hey, enough! Captain Bighead Gognitty. Raining cats and dogs here. For I'm a rain dog too. Stay sharp. Dobra. Dang, 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 dang. Gdyby nie fakt, że moi mi wpakowali przed chwilą kilka nabojów w plecy, byłoby dobrze. Byłoby naprawdę bardzo dobrze. Painkillers, od razu go użyjemy. No i widzicie. O. To najlepiej sobie włączyć bullet time'a i po prostu wypolować ich. Upolować wszystkich jak leci. O, tutaj dwóch kolejnych. Dobra, jak widzicie, darmowe ammo. Darmowe ammo, którego jest tutaj jednak trochę. Dobra, i do kałacha oczywiście jesteśmy załadowani. No i... Dobra. Kogoś więcej? Nikogo więcej? Oj, właśnie. Jak widzicie, teraz się dowiedzieli, że... że ja wcześniej ścigałem ich szefa. I już tak bardzo weseli do rozmowy nie byli. Niestety. No come on, gro, nie rób mi tego. For fuck's sake. Mam nadzieję, że ci zaraz odprzestaniesz tak zachowywać. To jest dobry też motyw. Dzień dobry. O. Jeszcze kilku. Ow. Jednego tam chyba nie zauważyłem. No dobra. Dobra. Tutaj to ogarnęliśmy. Ale fajnie, bo widać jeszcze jak się despawnować zdążyli. Dobra, ogarnięte. Tak więc idziemy po Winiego. Disaster of all my friends. No tak. No, Pain, not you. Why does this keep happening to me? Pain, you gotta help me. There's a freaking bomb in here. If I take the head off, it blows. Bye bye, Vinny. You're a freaking cop. You gotta help me. How did this happen? The Russian tricked me. Join the club. I can help you get him. I can. I swear, you get me out of this and I can help you get him. You've got yourself a deal. They're coming to kill me! You gotta protect me. We gotta get out of here. Through the backyard. I didn't buy Vinny's promise to help me, but I was willing to do anything to complicate Vlad's plans. Pain! Cover me! Cover me! We gotta get through there! No i mamy maskotkę Winiego, która jak mam na... Która nie możemy pozwolić zginąć. Bo jeżeli zginie Winnie, to aktywuje się bomba ukryta w jego kombinezonie. Jeżeli wywołuje się bomba ukryta w jego kombinezonie, no to... Myślę, że nie muszę wam mówić, czym to się będzie mogło skończyć. Kabum! I to takim dużym kabum. Dobra, to chodź. Chodź. Oni tutaj teraz będą wbijali co jakiś czas, którędyś.
jakimiś tajnymi, mrocznymi przejściami. Dobra. Okej, Vinny wezwał kolegów po pomoc. Przyszli po niego. O, tam jest drugi. Dobra. I chyba wszystkich wyeliminowaliśmy. A chyba jednak nie. O, i dostał czarepik. Okej, koniec? Na pewno nie koniec. Teraz coś mówi, że przyjdą ludzie w lada. No, dokładnie. Jego słot. Ale przynajmniej, że ze słotem jednak walczy się wiele ciekawiej. Dobra. O, mały problem. Zabrakło nam bullet time'a. O, niedobrze. Musimy coś z tym zrobić. Tym razem, żeby... Dobra. Tak, Vinny już tutaj jak jest z nami. Jak słyszycie, czuję się bardzo pewnie. Aż rzeczby można zbyt pewnie. Ale nam to w sumie to za bardzo nie przeszkadza. Tak, ta latarnia, która się przekrzywiła tak nagle. Widać szkoła parkowania. No, jeden z głowy. Drugi z głowy. Dobra. Trzeci z głowy. I mam nadzieję, że czwarty też będzie z głowy. Tak, okej. Kurde, no nie zdążyłem zapisać. Goddammit. Goddammit, Leroy. Dobra, inaczej. To po tym pierwszym wave. Wave trzeba będzie zapisać. O. Właśnie jak zabijemy tych gości. Dobra, jeden z głowy. Drugi z głowy, trzeci z głowy. Dobra, trzeci z głowy. Zapiszmy. Okej. Jeszcze to ciało jak podlatuje tam. Dobra. Jeden z głowy. Zostało pięciu. A, tego wcześniej nie zauważyliśmy, to dlatego. Dobra. Teraz tak, tynk. Dobra. Powinno być dobrze. Zapiszemy. Dobra. Okej, jesteśmy w kolejnym punkcie. Czyli Vinny musi wszystko otwierać, bo on ma klucze tutaj do swojej meliny. Jak tylko mamy painkillersy, musimy ich używać, bo bez nich to... Dobra. Kolejny w oknie. Dobra. Through the back door. Tak, Vinny, ty masz klucz. Big head. Dobra, o, jak widzicie już tutaj kolejni koledzy wbijają, żeby dorwać Vinny'ego. No
I o ile dobrze pamiętam, z drugiej strony też. No właśnie. Wchodzili. Lewa. Dobra. No jak widzicie, już teraz idzie ogarniać w miarę dobrze. Gra się też uspokoiła, jeżeli chodzi o FPS-y. Jest to bardzo duży plus dla mnie. Nie wiem, czemu po prostu... W niektórych momentach gry po prostu Max Payne zaczyna mi... zaczyna mi po prostu chodzić źle. A nawet, nawet bym się odważył powiedzieć, że nie chodzić. Więc okej, okay, dobra. Tutaj mamy co? O, painkillers. Painkillers bardzo dużo. O, o. Dobra. O. Jakiś większy. Dobra. Tak, użyjemy schodów, ale pierwsze co? Aj, niestety ten kolega w plecy nam tutaj nas przydrutował. Ale dobra. Nie, 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 nie. Dobra, tak. Dobra, i ja się rzucał granaty. Dobra. Musimy to ogarnąć. Muszę o tym pamiętać przede wszystkim. Dobra, i drugi. O, i jak widzicie, siła... Siła Deagle'a. Dobra. Więc dobra, gdzie jest Vinny? Vinny, where the fuck did you go? Ah, through here. Co, nie ma nikogo więcej? O Boże! Można powiedzieć, że zastrzeliśmy się na spółę. Dobra. Dobra, zrzućmy tak granat. I... Nie, no kurczę, niestety, no tutaj... Nie, no mamy za mało życia, żeby robić jakikolwiek tutaj... Jakiekolwiek akcje. Dobra, zapiszemy. Dobra, chyba go wysadziliśmy tam. Dobra, tak więc okej, okay, gdzie jest Vinny? Vinny, idziemy. No, lekko mówiąc. Dobra, Vinny. Dobra. W którym to mamy iść teraz? O. Ten gość się był biedny. Zobaczył tylko, że my tu jesteśmy. Au, zobaczył, że tu jesteśmy i niestety dostał od razu w czerep. No, come on. Uff. Dobra, znowu zapiszmy. Dobra, dobra, Vinny, ty się już tam tak nie ciesz. Dzień dobry. Taki motyw już przerabialiśmy z wami, chłopaki. Dobra.
Raz, dwa, trzy. Trup oż patrzy, hehehe. Dobra, zapiszmy jeszcze raz. W sumie zapisy musimy robić bardzo często i gęsto w tej grze, no tak jak... Oła. No to było trochę takie... niezbyt rozsądne. Dobra, inaczej. To trzeba chyba to zrobić czymś bardziej celnym. Celność pierwszego strzału. Dobra. Okej. No, drugi zerwał, trzeci zerwał. Chyba wszyscy polecieli za płot. O, tak. Tak. Tak zwana upartość przedmiotów martwych. Dobra. Znowu tak zwany zestaw. To tym razem niestety 4 gości. Cały magazynek. W sumie tutaj oni byli i tak jak na rozstrzelanie. Co jest? Co ty, Vinny, spadłeś stąd? Dobra, zapiszmy jeszcze raz. Będzie dłuższy trochę odcinek. No dobra, no to chodź, chodź. Idź tam, Vinny, ja ci będę... Ja muszę... Musimy osłonić tego Vinny'ego. Come on. Spoko. Ja też Vinny nie mogę, że ci pomagam. Dobra, teraz się będziemy wybawili na grubo. Trochę bardziej zabawkowo. Dobra, końcówkę już sobie na luzaka przelecimy. Dobra, wyszło. Udało się. Ta muzyczka. Ta muzyczka na koniec. Vinny needed Mona as much as I did. We'll try to find Mona Sachs. She can disarm the bomb. Are you crazy? She's just as bad as the Russian. She's part of the same fucking crew. You're delusional. I was desperate enough to look for Mona at the funhouse. I got a bad feeling about this. Max, dearest of all my friends, drop your gun or the bomb goes. I had a bomb ticking in my head. No amount of painkillers would disable it. No i dobra. Ale w tym momencie podziękuję wam za uwagę, bo i tak nam się odcinek przeciągnął. Także... Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!